Siemaneczko, siemaneczko, ja jestem Grek i zapraszam was dzisiaj do kolejnego odcinka, tym razem z gry Age of Empires 4. Zagramy sobie w kolejną misję z kampanii Normanowie i lecimy do roku 1105. Zapraszam do oglądania. Elita gier. Tutaj zaczyna się prawdziwa gra. William the Conqueror had recaptured York from the rebels. Now he wanted to teach them a lesson for defying him. He began a brutal campaign of destruction to crush any further resistance, known as the Harrying of the North. Villages and crops were destroyed. It is said 100,000 people were killed. With ruthless efficiency, William the Conqueror had secured obedience in his new kingdom. But it wasn't to last. It would be thrown into chaos by his own children. When William the Conqueror died in 1087, his favorite son succeeded him, King William II, known as William Rufus. But 13 years into his reign, disaster struck. While out hunting, he was killed. William's youngest brother took his place as King Henry I. But there was a problem. At the time, Henry's elder brother, Robert, Duke of Normandy, had been on crusade. When he returned, he was furious that Henry had grabbed the throne. From Normandy, Robert attempted to invade England to claim the crown from his brother. But he failed and returned home. In retaliation, Henry struck back. In a reversal of 1066, he crossed the Channel and invaded Normandy, intent on undermining his brother Robert's rule. His first target was Bayeux. This rich and splendid city was one of the jewels of Normandy. Henry was to begin his campaign by unleashing his forces on the city. Bayeux was about to feel the wrath of the English army. Czyli tak jak żeśmy widzieli, to będą się dwóch braci będzie się kłóciło. Zobaczymy, co zdołamy zrobić tutaj w tym temacie. In the brotherly feud over Normandy, King Henry I set out to make an example of Bayeux, a town still loyal to his brother Duke Robert. Henry's archers took up position on high ground outside the city and faced an immediate attack by Robert's cavalry patrol. Having deployed their palings, Henry's archers were well protected against the cavalry charge. They defeated the first patrol. Fajna moc tymi kolcami, fajne to jest. As Henry set his sights on burning Bayeux, more reinforcements arrived to join his army. No dobra.
Jęłej, Wygenda! Nu, jelast! Podzielmy sobie ich. Zobaczymy, jak to teraz działa. Jedynka, dwójka, trójka. O, bardzo fajnie to działa. Mówię, mnie tu trochę irytuje to, że ja tu muszę strzałeczkami. No i dodatkowo klawisze. Ale dobra, na numerycznej też to działa, więc nie jest źle. It is Seether for Act 4th War Defreckers, mid Baldenes. Yes, sir! Dobra, próbujemy. A, z grupy tylko włóczników. Ja panowie, panowie, nie szalejcie tak. The English approached Bayeux and saw that its towering stone walls would not be breached by manpower alone. Henry would need siege equipment and a defensible location to construct it. Teraz rozgrupować. A, tu mam z długimi łukami. No dobra, ale... samych... Nawet niech to zaliczy, ale widzę, że tu nie chce mi tego zaliczyć, tak jak ja bym chciał, żeby to było. Tu się teraz takie pokićkanie zrobiło z numerkami. Nigdy nie bawiłem aż w takie szczegóły, powiedzmy. Tak to można jakoś tutaj ten... Jak jakoś rozdzielić, kasować, kontrolem, altem, iftem, escape'em. Straborn, Jerwa, Gath, Straborn. Straborn, Jerwa, Apuga, Straborn. Tak, ciekawe, bo się, zobaczcie się, wszyscy... Wszyscy się... A dobra, mamy samych uczników. O, dobra, mamy to, udało się, ale i tak wszystko jest pod różnymi numerami, więc... Ale to licho, lecimy. Dobra, zdobądź leśną wioskę, zniszczyć, dobrze, to omijamy chyba, na razie, lecimy tutaj, gdzie pokazuje nam strzałeczka. Chwilkę zamieszania było, sorki, o tu, przy tych numerkach i tak, jak widzicie, jest tutaj burdzieliwo równe. A, tu i tak się nie dostaniemy, jak tędy. O, zobaczcie, jak tu zaczęli stawiać palisady, ja ich obróciłem w trakcie tego stawiania. I się okazało, że wtedy z drugiej strony też się postawiły. No to fajna sprawa. No dobra, dostaniemy dodatkowe obrażenia, ale tu i tak nic nie zadamy im, bo są za wysoko. W sumie chociaż troszkę zadamy. Ja
A myślę, że lecimy na tą wioskę tu od razu. Kliknijmy. I to jest jako priorytet w tym momencie. Nie wiem, czy to dobrze, że chcę. Okej, rozwalamy. Pyk. I lecimy przez most. Tutaj to zostawmy, bo tutaj jednak za dużo obrażeń dostajemy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Lecimy z chłopakami. Pięknie. O, i mamy wioseczkę nasza. Dobra, czyli my się budujemy obok zamku wroga i jedziemy wroga. Super. No i jest ekstra. Dobra, ci poszli tu, ci poszli tu. Mamy kunie. Produkujemy kunie. Szary. Mówią, nie musi być ładnie, ma być efektywnie, tak? Tylko szary, ile mamy 130 miejsc, to tak z dwa domki by się przydały. Raz. Dwa. With a blacksmith on hand, Henry's infantry would soon be ready to construct siege equipment. No tak, inżynieria obleżnicza, czyli będziemy tutaj ich pięknie rajdować, no bo mury mają widać konkretne. Uczymy się, uczymy się. Dobra, tylko czy my mamy tu złoto? Ej. Dobra, dawać tutaj, kurde. Do złota! Ten jest lepszy. O, ile my tu mamy do jedzenia? Mało jedzenia. Można byłoby zobaczyć, jak tutaj zaplusić. A, zasięg młyna, dobra. To zwierzyna. Tu i tak potrzebny jest geld. No nie, no dobra, musimy wykopać tutaj złoto, nie ma innej opcji. Lepsze okazje, moglibyśmy troszkę jeszcze popracować nad jedzeniem. Dobra, lecimy tutaj, to nie musi przecież być ładne, to ma być. Mamy zrajdować wioskę, tam się będziemy przejmować, że na kawałek tutaj na tym jest na drodze pole. Jeszcze jedno pole zrobimy tutaj. No. I mamy, patrzcie, bonusy od tego. O, i teraz tu mamy pozyskiwanie żywności. Zwiększymy i... Dobra, i to jeszcze nie ma pieniądza. Pieniądza nie. Dobra, tu mamy 4000, wydobędziemy. Mamy leniuszków. Co musimy mieli jeszcze zrobić? Arsenał. O, na... Na górce mógłby być arsenał. A jest tak, no.
Garu to work. Wynam się XP, tu się XP, a drewienko. Drewienko też by mogło być coś tutaj lepiej wydobywane. Henry's infantry could now construct battering rams, siege weapons designed to break open fortress walls. I tak będziemy. Piechoty do budowy tarany. Czyli to piechota buduje tarany. A to ciekawe. Nie grałem akurat jeszcze. Znaczy, grałem sobie chwilkę w tą grę, tak jak widzieliście poprzednie dwa odcinki. I troszeczkę tak sobie na singlu z tym. Ale jakoś nie było czasu na rozwinięcie aż tak. Nie było czasu na rozwinięcie aż tak, powiedzmy, tutaj się o maszyny oblężnicze. Może tak. Nie było czasu. Dobrze, kuźnie mamy. A, tu jest też fajnie, patrzcie, jedyneczki są tam, gdzie jest dana rzecz. Wiemy, ile tego jest. Tak samo jak tutaj wiemy, ile ludzi pracuje przy czym. To też jest fajną sprawą. Na pewno będziemy potrzebowali więcej drewna i na pewno byśmy potrzebowali jeszcze jakichś tutaj pracowników. Żeby ich jeszcze tam zaośmiał, bo to tutaj widzę i do jedzenia, i do wszystkiego. I tutaj robią rzeźbę, pięknie, taran będzie. Teraz są 16, czyli to można ludzi pewnie wsadzić do środka, będzie można? No, kurczę, 16 miejsc. Super. Dobra, teraz chłopaki, wy wychodźcie, bo musimy... A. Okej, okay, wyszło. Bo musicie budować kolejne. Kolejny taran. A tu jest wieża oblężnicza, też fajna sprawa. Henry's presence on the doorstep of Bayeux would not go unanswered. And now his forces braced for an attack by Robert's army. Dobra, tutaj zobaczcie, teraz mamy... Henry repelled the attack, but he knew that so long as Bayeux still stood, the city would not give up the fight. Patrzmy, bo tu mówili, że na wzgórku mamy więcej tego. Spaduj w to. O, tak do jutra. A, zobaczmy, jak one tam działają. Nie, nie wszystkie, jedne. Patrzmy, czy on w ogóle coś tutaj daje. Jak, czy on w ogóle tą wieżę rozwali. No, musi, no przecież. O, no tutaj jest inna prędkość. I bum, jeszcze raz, ciach. No. No i bajeczka. Dobra, to tu wracamy. Dobra, ci niech tutaj się stoją na górze. W razie jakby ktoś atakował, to są kolce. Dobra, czyli teraz tak, tu mamy jedzonko jeszcze, gdzieś byśmy mogli, o, tutaj dołożyć. I tutaj na złoto. I tu na drewno, proszę bardzo. 10. Jeszcze tak, jeszcze tu na... I na jedzenie jeszcze by można było tych dwóch gdzieś wrzucić. Udajmy. No i tu udajmy, no. Dobra, 8 jedzenie, 9 jedzenie. With the power of battering rams, the English army could crack open Bayeux's mighty walls.
Pewnie tak może być. No dobra, forsuj mury. Okej, okay, z tej strony byłoby fajnie, widać. Tu jest oczywiście ta wieża, która będzie strzelać do nas. Zobaczymy jak to się tam... Ma dosyć fajny tych. To dużo to ich, my ich nie mamy, no. Ale w sumie trzy tarany, ja wiem. Może dałoby radę, nie? Weźmy je, dajmy po trójkę. Pięknie. Tych dajmy po czwórkę. O, i patrzcie, tu nam znika. Tych dajmy pod piątkę. O, jak się porządek zrobił z numeracją. Ale nie wiem, jak to na pewno się da jeszcze jakoś kasować, tylko... Nie będę się teraz tutaj główkował specjalnie jak. Dobra, weźmy te tarany. I zobaczmy, co się stanie, jak teraz pojedziemy i... Nie zbierzemy w mury, no. Co innego można zrobić? Oto one są. Zostawimy. Bayer's walls had failed, and Henry's men could now storm the city. Robert's garrison made a last stand to defend Bayer, but Henry would show no mercy in cutting them down and burning their city. Jeszcze. Cieszaj, spokój. Wojna jest normalnie. Jedziemy, jedziemy. Do przodu. Są zakręcone te nasze tutaj spychacze. Dobra, niech one idą tu. Chodź królu, tutaj też, a nie będziesz tam górę jakąś.
Dobra, tytuł. Tytuł. Wy gdzie uciekacie? Dezerci. Dezerterzy. Dezerci. Jednym strzałem normalnie. No jak taka armia, to się nie ma co dziwić, nie? Dobra, ty tu. Ty ładuj tu. Ty coś dzieje jeszcze? O, zobaczcie ile się złota narobiło. Kurczę. No. Od razu przyjemniej. Wracamy z powrotem do naszych tutaj bohaterów. Paru tutaj będzie śmiałków. Lulu, chowajcie się ze strzałami. I byk. Pięknie! Brawo, panowie. Król będzie z was dumny. As Bayeux burned and the people fled in terror, King Henry basked in the victory over his brother Duke Robert. But Henry would not stop until all of Normandy was back under the English crown. Pięknie. Mamy zwycięstwo. I takim oto sposobem kończymy nasz odcinek, bo tak jak było poprzednio, każda misja to osobny odcinek. Może ktoś chce też zobaczyć, może ktoś chce wiedzieć, czego się spodziewać w danej misji, albo po prostu obejrzeć. Dziękuję wam za bycie tutaj, za oglądanie. Jak wam się podobało, łapka w górę. Jak chcecie obserwować, dawajcie suba. Wpadajcie też do nas na Discorda. Link macie i w opisie filmu, i w opisie kanału, a nawet na elitagier.pl. Także dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w następnej grze. Także na razie. Cześć!